A teraz chciałbym już przejść do tematu naszego spotkania, czyli Eurokody w Advanced Design. Obliczenia i wymiarowanie obiektów budowlanych mogą być prowadzone na podstawie Eurokodów, w których dostępne są też polskie załączniki krajowe. Użytkownik może tworzyć kombinacje obciążeń ręczne lub z wykorzystaniem generatorów dla Eurokodu Zero. W programie dostępne są też parametry niezbędne do wyznaczenia obciążenia wiatrem i śniegiem na terenie Europy, w tym też oczywiście Polski. Dla konstrukcji żelbetowych jest możliwość wyznaczenia zbrojenia teoretycznego zgodnie z Eurokodem II, także jest wymiarowanie zarysowania, ugięć dla elementów liniowych i powierzchniowych. Elementy stalowe mogą być wymiarowane na podstawie Eurokodu 3, także w warunkach pożaru, w toku obliczeń dostępna jest również optymalizacja przekrojów. Możliwe jest również wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5. Wyniki wymiarowania mogą być raportowane na podstawie gotowych szablonów lub szablonów tworzonych przez użytkownika. Przed przystąpieniem do zadania projektowego zawsze warto sprawdzić, jak aktualnie skonfigurowany jest program. Jest to o tyle istotne, gdyż przed, już po przejściu do konkretnego zadania użytkownik nie ma możliwości zmiany normy projektowej, dlatego tworząc nowe zadanie zawsze trzeba sprawdzić właśnie, jak skonfigurowany jest program, jeżeli chodzi o lokalizację języki, a także które normy zostały wybrane. Oprócz norm europejskich, w zależności od przypadku, dostępne są też inne normy krajowe. W programie nie ma norm polskich. Wymiarowanie można tylko właśnie prowadzić na podstawie eurokodów z polskimi załącznikami. Otworzę teraz przygotowany przykład. Pierwsza sprawa to, aby w ogóle móc dokonać wymiarowania konstrukcji, czy to żelbetowych, stalowych, czy drewnianych. Musi być w, przygo, muszą być przygotowane kombinacje obciążeń, czyli oprócz tego, że mamy wprowadzone obciążenia, które tutaj wyświetliłem teraz klikając w pilocie, również muszą być stworzone kombinacje. Tak jak mówiłem prędzej, użytkownik ma możliwość tworzenia własnych kombinacji poprzez dodaj, i wtedy może wpisywać. Współczynniki, wymieniać poszczególne przypadki obciążeń. W ten sposób jest, generowana jest kombinacja. U dołu pokazuje się w nazwie właśnie współczynnik i, i nazwa obciążenia. Oprócz tego, i to, to jest oczywiście wygodniejsza metoda, jest możliwość tworzenia prostych kombinacji. To jest taki generator kombinacji według Eurokodu 0. Użytkownik może wskazać, jakie sytuacje projektowe mają być uwzględnione podczas generowania kombinacji, które wartości mają być obciążeniami dominującymi, i w oparciu o to, o te wybrane informacje, mogą być właśnie utworzone poszczególne grupy kombinacji. Jeżeli utworzymy kombinację, używając Kombinacji prostych, program sam przypisuje odpowiednie kombinacje dla elementów do wymiarowania elementów betonowych, stalowych czy drewnianych. Tak, w przypadku elementów betonowych wymieniany jest tutaj rodzaj kombinacji, czy wymiarowany jest stan graniczny nośności, czy stan graniczny użytkowania. W przypadku elementów stalowych, tu jest takie dodatkowe okno. Ugięcia i profil. I tutaj również właśnie zmienia się zawartość tej listy. Jeżeli z jakichś powodów użytkownik chciałby zmienić zawartość listy, istnieje taka możliwość. Zmień listę i wtedy wskazując wybrane kombinacje obciążeń, można je albo usunąć, bądź też dodać do wymiarowania. Jeżeli tworzymy kombinacje ręcznie, w takim wypadku wymienione są tylko dostępne kombinacje, natomiast nie ma żadnych wybranych, wtedy użytkownik po prostu wskazuje, które kombinacje mają być uwzględniane przy sprawdzaniu nośności czy też powiedzmy ugięć. Także to jest pierwsza sprawa, aby w ogóle uruchomić obliczenia wymiarowania w programie. Muszą być stworzone kombinacje, i kombinacje muszą być przypisane dla poszczególnych typów konstrukcji betonowych, stalowych. To, co bardzo ułatwia prowadzenie obliczeń w tym programie, to są tak zwane szablony projektowe. Jeżeli kliknę na dowolny element, który prezentuje konstrukcję, to we właściwościach, oprócz właściwości, które są istotne z uwagi na metodę elementów skończonych. Jest coś takiego jak właściwości stali. We właściwościach stali w design expert jest tak zwany szablon. Każdy element może mieć przypisany szablon, bądź też nie. Jeżeli szablon nie jest przypisany do elementu, wtedy wszystkie informacje, które zawarte są. Tutaj w tym drzewie, w ugięciach, wyboczeniu, zwichrzenie, globalnej imperfekcji, odporność ogniowa, ewentualnie belki ażurowe. To wszystko użytkownik musi ustawić ręcznie. Tych opcji jest dużo, w związku z tym dużo łatwiej, właśnie, zastosować sobie gotowy szablon i potem przypisywać poszczególne grupy ustawień dotyczących wymiarowania elementów do poszczególnych typów elementów konstrukcyjnych. W jaki sposób możemy ustawiać szablony? Najłatwiej przejść do stążki Analiza. Tutaj dostępna jest ikona Szablon projektowy. Otwiera się okno, w którym, jeżeli otw otwieramy czysty nowy projekt, nie są wymienione żadne elementy. Użytkownik ma możliwość dodawania. Szablonu projektowego wskazuje nazwę rodzaj konstrukcji, jaka ma być dla jakiej ma być przygotowany szablon. W przypadku elementów betonowych może być to element liniowy bądź też powierzchniowy. Jeżeli będziemy wprowadzać element szablon dla elementu stalowego, no wtedy możemy tylko i wyłącznie dodawać szablon do elementów liniowych. Po dodaniu Tutaj na dostępnej liście pojawia się nowa pozycja. I wtedy można właśnie skonfigurować wszystkie ustawienia, które są charakterystyczne dla danego materiału. Jeżeli z jakichś powodów szablon projektowy jest niepotrzebny, możemy go tutaj skasować. Oprócz tego, że mamy możliwość dodawania. Poszczególnych elementów szablonu projektowego możemy sobie na przykład wszystkie tutaj wymienione szablony eksportować, bądź też importować. Także podczas pracy z programem, warto sobie właśnie utworzyć własny szablon projektowy, w którym będą zebrane wszystkie informacje, które będą później mogły być używane przy następnych projektach. Ja na potrzeby tego zadania utworzyłem właśnie szablony projektowe dla belki żelbetowej dla słupa dla elementu powierzchniowego stropu żelbetowego i trzy szablony dla elementu ściskanego pracującego jako stężenie w konstrukcji stalowej dla słupa i dla belki stalowej. Opcji tutaj jest bardzo dużo dla poszczególnych typów elementów. Zawartość tego okna zmienia się w zależności od tego, czy szablon służy do wymiarowania konstrukcji stalowej czy też żelbetowej. Jak również różni się, jeżeli w przypadku konstrukcji żelbetowej szablon dotyczy elementu powierzchniowego czy elementu liniowego. Dla przykładu przyjrzymy sobie, jaka jest zawartość szablonu dla słupa żelbetowego. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania minimalnego stopnia zbrojenia. Większość informacji domyślnych pozostawiłem w tym szablonie, zmieniałem tylko niektóre. Także domyślnie w programie otulenie zbrojenia to 3 cm. Klasa ekspozycji tutaj akurat właśnie też była X0. Jeżeli chodzi o zarysowanie, to trzeba wskazać. Średnicę zastępczą, która jest uwzględniana przy wymiarowaniu zarysowania. W szablonach projektowych dla elementów liniowych, żelbetowych, ważne jest, aby właśnie wybrać opcję, czy element będzie pracował jako belka, czy jako słup. Wtedy odpowiednie grupy ustawień będą uwzględniane przy wymiarowaniu. Jeżeli chodzi o odporność ogniową, też jest możliwość wskazania czasu ekspozycji w warunkach pożaru, i można wybrać, na ile powierzchni oddziaływuje pożar. Jeżeli mamy przygotowane już szablony projektowe, przypisujemy je, tak jak wskazywałem, właśnie we właściwościach: czyli tutaj w gałęzi ekspert, szablon. Jest możliwość wybrania właśnie dla danego typu konstrukcji przygotowanych szablonów. To jest akurat element stalowy, w związku z są tylko trzy trzy szablony dostępne. Jeżeli mamy przypisane ustawienia dla poszczególnych typów elementów żelbetowych i stalowych, przygotowane są kombinacje, można wykonać obliczenia ja już mam tutaj przygotowane obliczenia, także otworzę bieżący model analityczny. Natomiast użytkownik, jeżeli chciałby przeprowadzić obliczenia, to oczywiście może wybrać, jaka sekwencja ma zostać wykonana. To znaczy, czy na przykład wstępnie ma być przygotowany model, ale jeszcze nie mają być wykonane obliczenia metodą elementów skończonych, ewentualnie można wybrać taką opcję i potem przejść już do przejrzenia wyników metod elementów skończonych, potem ewentualnie zwymiarować poszczególne konstrukcje żelbetowe i stalowe, albo też może już od razu przeprowadzić wymiarowanie dla wszystkich elementów. Przejdę teraz już do wyników. Jeżeli nie ma żadnych błędów, tak, w program, program ewentualnie tutaj wymienia jakie są problemy, jeżeli z jakichś powodów obliczenia nie mogą zostać wykonane, jeżeli wszystkie elementy są zwymiarowane, stalowe, żelbetowe, to oprócz tego, że w wynikach MES mamy już dostęp ewentualnie do wyników, to również aktywne jest okno dotyczące zbrojenia, i ewentualnie wyniki dla elementów stalowych. Pierwsza sprawa to w jaki sposób mogą być prezentowane wyniki. No mogą być one prezentowane w sposób graficzny. także powiedzmy na początku dla elementów żelbetowych, jeżeli chcemy wyświetlić zbrojenie jakie zostało dobrane dla elementów, to tutaj mamy dwa okna. Jedno okno dotyczy elementów liniowych, drugie okno dotyczy elementów powierzchniowych. Można wybrać, jaki typ zbrojenia. Jakie wyniki dla dobranego zbrojenia mają być wyświetlane. Uruchamiamy postprocessing i wyniki są wtedy prezentowane graficznie. Na razie na potrzeby prezentacji dla elementów liniowych włączę siatkę. Konfigurując to zadanie. Nie wspomniałem o tym na początku. Szablony przypisałem tylko do wybranych elementów. Użytkownik ma możliwość oczywiście wymiarowania wszystkich elementów, jeżeli dla nich zostaną, zostanie zaznaczona opcja obliczenia. Przykładowo, ten element nie został zmiarowany z tego względu, że we właściwościach w tym miejscu. Wskazałem, że element nie jest do obliczeń. W takim przypadku dla tego elementu zostaną powiedzmy wyznaczone siły wewnętrzne, ale wymiarowanie nie zostanie przeprowadzone. Także w przypadku tego zadania projektowego do wymiarowania zostały wybrane trzy słupy, dwie belki i płyta stropowa. Także jeden sposób to właśnie zaprezentowanie wyników w formie graficznej. Wyłączę teraz wyniki dla elementów liniowych. Zaprezentuję zbrojenie dla elementu powierzchniowego. W tym oknie dostępna jest dostępne są powiedzmy wszystkie wyniki, które dla danego typu konstrukcji możemy wyświetlać. Jeżeli chodzi o opcje. Jeżeli chodzi o opcję wyświetlania, możemy korzystać z ustawienia, z ustawienia dla wyników, i wtedy również dla elementów betonowych możemy wybrać, jaki typ prezentacji graficznej ma zostać zastosowany i ewentualnie w jaki sposób mają być wyświetlane poszczególne wyniki. Zmienię teraz na przykład styl prezentacji na Izolinie. Także tutaj się nic nie zmieniło, oczywiście, oprócz, oprócz stylu prezentacji. Oprócz tego, że użytkownik ma możliwość przeglądania wyników w formie graficznej, dla elementów liniowych jest możliwość zaprezentowania wyników wymiarowania w takim oknie, gdzie Wyniki są dla konkretnego elementu przedstawione w sposób graficzny, jeżeli chodzi o zbrojenie to znaczy zbrojenie dolne, zbrojenie górne, ewentualnie zbrojenie na, podpor na podporami może zostać właśnie zaprezentowane. Oprócz tego, że jest możliwość obejrzenia zbrojenia teoretycznego i rzeczywistego, dobranego przez program, użytkownik potem ma możliwość wyeksportowania poszczególnych zrzutów do pliku graficznego, bądź też ewentualnie do pliku DXF. Ma też możliwość wyeksportowania tych danych do programu Advanced Concrete. Za pomocą plików GTC. Analogicznie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o elementy typu słup. Tutaj również użytkownik ma możliwość obejrzenia wstępnie dobranego zbrojenia. Ewentualnie może sobie też przejrzeć jakie są wyniki, jeżeli chodzi o krzywe interakcji. Ewentualnie zmodyfikować zbrojenie, jeżeli z jakichś powodów chciałby, aby było ono inne. Tak, w tym przypadku też widać jest zmiana, jeżeli chodzi o krzywą interakcji. W innym miejscu znajduje się punkt prezentujący wyniki dla wybranego elementu. Tak, użytkownik tutaj ma możliwość przełączania się pomiędzy zastosowanymi do wymiarowania. Kombinacjami obciążeń, jeżeli chcę obejrzeć wyniki dla konkretnej kombinacji, trzeba uruchomić takim, taką ikoną z młotkiem dane ustawienia. No dobrze, to jeżeli chodzi o elementy żelbetowe, to tak wyglądają właśnie wyniki. Teraz, może, zaprezentuję, jak wyglądają wyniki dla elementów stalowych. Pracujemy w programie dokładnie tak samo w przypadku konstrukcji stalowych, czyli trzeba wybrać, jaki typ wyników chcemy obejrzeć. Następnie trzeba wskazać dokładnie, jaki typ wyniku ma być wyświetlony. W tym przypadku też do obliczeń zostały wybrane tylko wybrane elementy. W związku z tym. Nie dla wszystkich zaprezentowane są wyniki graficzne. Jak widać, sprawdzone jest tutaj wytężenie dla elementów. W niektórych elementach jest przekroczenie nośności, w niektórych jest zapas, jeżeli chodzi o nośność. Użytkownik ma możliwość też dla poszczególnych elementów sprawdzenia wyników. Tutaj dostępne jest okno wyniki dla profili, i wtedy, począwszy od informacji o przekroju, Potem poprzez ugięcia, wytrzymałość przekrojów w rozumieniu oczywiście Eurokodu. Potem może mam możliwość przejścia do sprawdzenia stateczności, ewentualnie odporności ogniowej klasy. W przypadku elementów stalowych dostęp do szczegółowych wyników jest poprzez raporty, czyli te informacje, które zawarte są tutaj, one mogą być albo przerzucone do Uproszczonego raportu w programie Word. Bądź też można uruchomić raport szczegółowy, wtedy uruchamia się generator raportów, i dla wybranego elementu możemy przejrzeć wyniki obliczeń. Mamy dostęp do większej ilości danych, jeżeli z jakiegoś powodu byłoby to istotne, aby je sprawdzić. Oprócz tego, że możemy wyświetlać graficznie wyniki i używać właśnie okna wyniki dla profili, jest jeszcze tutaj taka opcja, jeżeli tak skonfigurowany jest program, tak zwane sugerowane profile. Wtedy program dla wybranego kształtownika, bo teraz mam akurat wybrany jeden, pokazuje, jaki jest dobrany. Akurat kształtownik w chwili obecnej, czy, czy zastosowany przez użytkownika. Jakie jest wykorzystanie, jeżeli chodzi o nośność, i ewentualnie jaki proponowany jest kształtownik i dla niego wstępne wymiarowanie. Tak, jeżeli teraz odznaczę wybrany element i włączę jeszcze raz sugerowane profile, wtedy program wyświetla wszystkie zastosowane kształtowniki dla wybranych elementów, nośność tych elementów i w przypadku elementów, tych, w których jest przekroczenie. Sugerowane, sugerowana zmiana. Teraz chciałbym jeszcze przejść do raportów. Jest to kolejny sposób, w którym użytkownik ma możliwość obejrzenia wyników i też później oczywiście przygotowania raportów z obliczeń statycznych i wymiarowania. Jeżeli chodzi o raporty program, tak jak każdy program do obliczeń statycznych, trzeba tutaj dość rozsądnie korzystać z tych możliwości, ponieważ domyślne raporty dla dużych konstrukcji no, są bardzo obszerne. Dlatego też warto sobie na własne potrzeby przygotować raport. W oknie dokument mamy możliwość wstawiania poszczególnych typów tabel. Wszystkie wyniki są stabilaryzowane, dlatego też właśnie okno tabela jest tutaj niezbędne. Dla elementów stalowych i żelbetowych są dostępne dane i wyniki. I na przykład dla elementów stalowych tak, mamy możliwość stawienia wyników dla profili, maksymalnego wytężenia czy na przykład maksymalnego ugięcia. Skonfigurowany raport może być tworzony. Tutaj akurat zwymiarowane jest tylko kilka elementów, dlatego też ten raport powiedzmy nie jest zbyt długi. Jeżeli chodzi też o maksymalne wytężenia dla elementów, czy maksymalne ugięcia, te tabele są już tutaj powiedzmy scalone. Bardziej skondensowany jest w wynik wymiarowania. Dla elementów żelbetowych tutaj również są dostępne różnego typu wyniki wymiarowania. Może szczególnie ciekawe są projektowanie belki żelbetowej i słupa. Są to po prostu szczegółowe wyniki obliczeń dla elementu, dla elementów liniowych. Na przykład wybiorę jeszcze ugięcia betonowych elementów liniowych. I dokładnie tak samo. Program od razu otwiera nam wybrany edytor. W tym przypadku jest to właśnie program Word. Jeżeli użytkownik chciałby używać ewentualnie innych formatów, to właśnie we właściwościach dokumentu ma możliwość wskazania, w jaki sposób ma zostać utworzony raport. No dobrze, jeszcze pominąłem jedną rzecz dosyć istotną, jeżeli chodzi o konfigurację programu, jeżeli chodzi o normy EC2 i EC3. Wrócę jeszcze do obszaru modelu. Jeżeli przystępujemy do konfigurowania zadania, warto zawsze tutaj w opcji analiza sprawdzić jakie są ustawienia hipotezy dla konstrukcji żelbetowych. I dla konstrukcji stalowych. Tu jest szereg opcji, które no, użytkownik nie musi zmieniać, bo na przykład te obliczenia dla, te ustawienia dla normy no, są tak dobrane, że, że powiedzmy większość zadań projektowych można tutaj bez problemu przeprowadzić. Jeżeli chodzi o obliczenia dla belek, tutaj zebrane są informacje, w jaki sposób program będzie dobierał Liczby prętów zbrojeniowych w zależności od tego, jaki, jaki wymiar ma przekrój belki. Jeżeli chodzi o obliczenia słupów, możemy tutaj wskazać właśnie, jakie metody obliczeń mają zostać zastosowane, ewentualnie w jaki sposób mają być wymiarowane elementy z uwagi na wyboczenie. Te zmiany, które tutaj stosujemy, one dotyczą tylko i wyłącznie elementów, które nie mają przypisanych szablonów. Następny element na liście to pręty. Możemy użytkownik ma możliwość wybrania jakie średnice prętów mają być uwzględniane przy wyznaczaniu zbrojenia podłużnego i poprzecznego, jakie dostępne są siatki do obliczeń, ewentualnie w jaki sposób ma być sprawdzane przebicie. Bardzo istotne, bardzo istotne ustawienia to sekwencja obliczeń. Domyślnie nie wszystkie obliczenia są załączone, dlatego też przed przystąpieniem do nowego zadania trzeba koniecznie tutaj zajrzeć, tak aby na przykład włączyć szczegółową definicję zbrojenia belek i słupów. Wtedy dopiero program będzie wyznaczał zbrojenie w elementach. Jak również domyślnie włączone są ugięcia. Dlatego też, aby móc obejrzeć ugięcia dla elementów żelbetowych zarysowanych, trzeba uruchomić właśnie, trzeba ustawić tę opcję jako aktywną. No i ewentualnie sprawdzenie przebicia. Jeżeli chodzi o hipotezy dla elementów stalowych. To pierwsza sprawa, właśnie w jaki sposób ma być sprawdzany element, czy tylko z uwagi na stan naprężeń, czy też ma być na stateczność, w jaki sposób ma być element analizowany z uwagi właśnie na zginanie dwukierunkowe ze ściskaniem, czy też być może prostsze stany, jeżeli chodzi o siły wewnętrzne. Kwestia optymalizacji przekroju. W jaki sposób będą być wyznaczane ewentualnie współczynniki wyboczeniowe. Tutaj mamy do dyspozycji albo metodę zastosowaną w normie francuskiej dla konstrukcji stalowych, bądź też metodę, która była w prenormie europejskiej. Ta sama, ta sama metoda została zastosowana w polskiej normie konstrukcje stalowe. Także tutaj jest pełna analogia. Tak samo wyniki są. Równoważne dla, 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 powiedzmy, normy polskiej i dla europejskiej. I tutaj również jest właśnie sekwencja obliczeń dostępna. Tak jak w przypadku konstrukcji żelbetowych, trzeba sobie tutaj dokładnie sprawdzić, y jaki typ obliczeń został stosowany, aby się spodziewać określonych wyników. Dodatkowe informacje o programie Advanced Design. Dostępne są na stronie RoboBot Polska pod adresem przedstawionym na ekranie. Materiały wideo prezentujące funkcje programu można obejrzeć na kanale YouTube firmy Grajtek.